Jan Rupo to był dla mnie człowiek, który w sobie był zamknięty na początek. Pierwsze takie wrażenie sprawiał, prawda? W tamtych czasach, kiedy ja chodziłem do ogólniaka. Człowiek, który żył w swoim własnym świecie i poza tymi kabelkami on niczego nie widział. Natomiast później, jak już zacząłem pracować i taki niejako drugi kontakt z nim, to już wiedziałem, że to jest gość, który jak się do czegoś zapali, prawda, coś go zainteresuje, to on nie będzie spał, nie będzie jadł i będzie to zgłębiał. Tymi niektórymi filmikami, które on robił, tą dokumentacją zdjęciową, no myślę, że kawał dobrej roboty zrobił właśnie, ocalając te stare Sejny, gdzie można teraz to popatrzeć. Nie ma drugiego takiego wariata jak Jan Lupo, który potrafi wstać o którejś tam z rana i pójść, bo tam coś się może wydarzyć, prawda? Zgodnie z dzisiejszym nazewnictwem można by powiedzieć, że to była osoba pozytywnie zakręcona na swoim punkcie.